Badaliśmy w trakcie poprzedniego roku ponad, badaliśmy prawie 200 inwestycji sfinansowanych ze środków unijnych. W ramach tych inwestycji powstawały budynki, powstawała linia metra, kupowano pociągi. Były projekty, które kosztowały kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Były takie, które kosztowały 40 i więcej milionów. I z dostępnością jest tak sobie, właściwie niezależnie od ceny. W przypadku projektów architektonicznych, projektów transportowych wygląda to lepiej. O szczegółach będą mówili autorzy poszczególnych części raportu. Natomiast to, na co chcieliśmy też położyć nacisk, to przyszłość, ponieważ wierzymy, że tak źle, jak stało się w tej perspektywie, już nigdy więcej być nie może. Dla Komisji Europejskiej nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której problemy z dostępnością powtórzą się w obecnym okresie programowania. Stanowisko Komisji jest jasne. Wszystkie projekty oraz ich produkty muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ich różnymi rodzajami oraz dla osób starszych, dla osób z małymi dziećmi, dla wszystkich. Projekty, które nie będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, będą uznawane przez Komisję Europejską za niekwalifikowalne i w związku z tym koszty nie zostaną zwrócone projektodawcy. Pomysł na wspólny projekt Polskiego Związku Głuchych, Fundacji TUS i Fundacji Wismajo wziął się z naszej wcześniejszej współpracy. Wziął się z tego, że dużo rozmawialiśmy o tym, jak wygląda dostępność nowych inwestycji dla osób z niepełnosprawnościami. Wziął się z tego, że każdy z nas miało doświadczenie z estetyzacją Dworca Wschodniego, która tak została przeprowadzona, że nadal nie mogą z niej korzystać osoby z niepełnosprawnością. Zorientowaliśmy się, że to były pieniądze unijne i chcieliśmy sprawdzić, jak wygląda to w skali całego kraju. A więc to, co przed nami, to na pewno przypominanie, że nie tylko na poziomie wybudowania jakiegoś budynku, ale też przede wszystkim potem w trakcie użytkowania istotne jest to, żeby uwzględniać potrzeby osób głuchych. Dostępność w przypadku stron internetowych oznacza, że każda osoba, niezależnie od rodzaju swojej niepełnosprawności, czy tego, czy jest zdrowa, może odebrać treść przedstawioną na tej stronie w sposób pełny. Każda osoba równo. Żeby strona była dostępna, musi spełniać 36 kryteriów zawartych w WCAG, więc troszkę obniżyli poziom. Dodatkowo nie musi spełniać tych kryteriów na poziomie aż 3A, a tylko na poziomie 2A.